No i słuchajcie, na szybko, standardowo wykrywacz odpala się w 14 kHz w trybie pola. Tu mamy przycisk strojenia do gruntu, tu mamy przycisk pinpointa. Przytrzymując go, odpala się pinpoint. Tu mam przycisk funkcyjny dla funkcji i programów. Pierwsza opcja jest to dyskryminacja. Ja sobie ustawię przy okazji od razu 10. Będę sobie chciał słyszeć, ale minimum tego, co potrzebuję. Tu mamy przycisk reaktywności, filtr gruntu, prędkość przemiatania. Zostawimy go sobie na piątce standardowo. Tu mamy głośność wykrywacza. Zobaczę, 25, może spróbuję sobie ze spokojem potestować. Tu mamy głośność sygnału wiodącego, ja sobie go trochę zwiększę. Ja chcę go słyszeć. Zostawimy go na 50. Tu mamy ton sygnału wiodącego, nie będę zmieniał. Tu mamy głośność żelaza, zostawmy sobie tak na 5, zobaczymy jak to będzie. Tony. Zacznijmy od 6, lubię 6 tonów. Zobaczymy jak to będzie dalej, spróbujemy sobie też pitcha. No i lecimy dalej, tutaj mamy SAT. SAT jest przekreślony, ponieważ nie mamy multi w tej chwili. Dobra, wyjdziemy sobie, zmienimy sobie program i częstotliwość na multi. Multi 1. OK. Wyjdziemy sobie z tego. Strojenie oczywiście za chwilę będzie. Teraz nie będę mieszał. No i wchodzimy sobie w tryb przytrzymując dłużej. Tu mamy programy. Programy mamy oczywiście plaża. Plaża dual. Pole. Pole dual. Park. Park dual. I później mamy ustawienia użytkownika. Trzy ustawienia praktycznie użytkownika, dwa ustawienia i all metal. Oczywiście all metal do ekstremalnych rzeczy, ciężkich, grubych, dość głęboko zalegających. My sobie tutaj zostawimy na programie dual. Od tego zaczniemy. Wychodzimy. Oczywiście znowu detektor nam się pyta o... Aha, jeszcze raz sobie zmienimy, ponieważ każda zmiana programu, jak i częstotliwości wymaga strojenia do gruntu. To jest ważne, żeby to zrobić. Wychodzimy, startujemy. Oczywiście należy wspomnieć, że są to ustawienia podstawowe. Oczywiście do funkcji zaawansowanych możemy wrócić, ale tu wymaga to trochę czasu. Trochę więcej objaśnień i z biegiem czasu każdy może sobie się zagłębić więcej opcji. Na kanale Sapera jest pierwszy, jeden z jego pierwszych filmów, bardzo fajnie opisane te funkcje są, nie będę tutaj dublował tematu, szkoda na to czasu. Poza tym mówię, warto skorzystać z instrukcji obsługi, jak zaawansowanie szukać oraz no jest parę fajnych filmów, gdzie Artur bardzo fajnie wytłumaczył. Deska do góry, stroimy. Grunt 87,4. No i lecimy. Dość niski przewodnik i skaczący, ale z ciekawości kopniemy, co to jest. No, albo to jest folia może zduszona? Nie. Stopek aluminium. Bardzo taki malutki. Do kopania. 41. Bierzemy. Lecimy. Jeszcze w dołku. Sobie zobaczę jak z namierzaniem. Sygnał się zrobił dziwny, ale okej. Pinpoint.
Misio jest dzisiaj ze mną znowu. Mosiężna blaszka. Dość głęboko, bardzo fajnie zidentyfikował. Lecimy dalej. Filtr gruntu, piątka, odzyskiwanie. Prędkość bardzo fajna, fajna reakcja. Jest monetka, kurde, jaka piękna identyfikacja. 10 zł PRL. Jak pięknie, jaka ładna patyna. Jest nasz Bolesław. Super, ale kurde, jaki rewelacyjny odzew, ale dość płytko. Oczywiście cel prosty na każdy wykrywacz, ale fajnie, szybko zgarnęło. Super, rewelacja. Lecimy dalej. Sygnał 27, dość niski. I to jest miedziana blaszka. O kurde, dobra. O kurde, dobra, bo jest bardzo ciekawie. No właśnie, zacząłem się też skupiać na tych niskich sygnałach. O kurde, kawał biżuterii. To się obraca. Nie wiem jeszcze, co to jest dokładnie. Ale jest ciekawie. Wow. Pięknie biło, rewelacja. Widzieliście, poszło na żywo. To było dobre. Bardzo fajnie. Nie wiem jeszcze, co to jest. Tu jest jakaś zapinka. To jest obrotowe. Obrotowe, no ruszające się już. Bardzo ciekawy element, jakiejś ozdoby. Później zobaczymy. Fajnie. Rewelacja. Fajnie to biło. I jeszcze poszedł do góry. Słychać to po dźwięku. Kolejna wpinka. Tym razem numer 8. A to jest ciekawe. Ostatnio była 6. Chyba bodajże pamiętam. Mamy dość niski przewodnik. No ale spójrzmy, co nam ta wykrywka mówi. A już myślałem, że coś srebrnego. A to sreberko. Typowe sreberko. Identyfikacja ładna, jak na większości wykrywaczy. Skupione było, więc trzeba kopać. ID 46, ale hodograf jasno pokazuje, że się strasznie rozjeżdża. Ale zobaczmy, co to jest. Trochę mi to zajęło, słuchajcie, ale to jest tak, to jest kilka elementów takich. One się rozpadły na drobne. On ma może centymetr. To jest drucik. Ale jest ich kilka. Stąd te takie... Trochę mi to zajęło, żeby po prostu to zidentyfikować. No ciekawe. Piękny sygnał 42 na monetkę. Kopiemy. Piękny sygnał polmosowy. W tym przypadku nasza woda lokalna Grodziska. Pozdrawiam wszystkich z Grodziska Wielkopolskiego. To jest mora, bo my nie dosyć, że mamy polmosy do czynienia z polmosami, to mamy też do czynienia z wodą Grodziską, która pięknie bije jak polmos. Lecimy dalej. A tu już lipa. O właśnie, w taki sposób identyfikowane jest żelazo na głębokości. Będzie gdzieś przewijało w kolor. Po podejściu z drugiej strony będzie żelazo waliło. Takie coś. Mamy to. Ktoś sobie strzelił w ziemię. W tym momencie. Ładna identyfikacja. Miedziucha. Ołów. Kawałek sztućca. Czyli norma. To jest fajny sygnał, ale sygnał jest rozrzucony po hodografie. Być może jest to jakiś śmieć. ID 30 numer 6. Być może to jest frezek od jakiegoś płotu cmentarnego. Na pewno nie, bo tu nie było cmentarzy. Ale ładne to. Do nie 6, tylko to będzie frezek. Ciekawa identyfikacja.
ID20. Zobaczmy, co to jest. Pasie. Dobra. Pewny cel, niskie ID, bo gdzieś tam sobie zwyczajnie był. Dobra, lecimy dalej. Versa Crypt Dual Pole Multi Recovery 5. Lecimy. Pewny kolorek. Lecimy następny cel. Numer 2. Ok, kolejna wygrywka włączona. Mini Lab 800, tryb pole, dual, czyli multi, pole 1. Lecimy. Nastawy później Wam pokażę. Cel numer 1. Legend, tryb pole, multi 1, recovery 5. Lecimy. Zobaczymy, co tu było. I mamy pieniądz. Mamy 5 fenygów. 5 fenoli, cesarstwa. Ok. Czyli do kopania cel numer 1. Fajnie. Bardzo pewne. Bardzo pewne żelazo. Kopałbym. Lecimy dalej. Peroczek. Przebija kolor. Żelastwo. No ok, cel numer 2. Kopiemy. Patrzcie ten cel. Rutos go zidentyfikował rewelacyjnie. Kolejne wykrywki również pokazały zarypisty kolor. Trochę skazanie na żelazo. Głębokość 1,5 szpadla. Jest tu już nieco skieryszowany. Nie połamałem go, to jest sobie szczęści. Dzbanuszek był. Taki dzbanuszek. Musiał być. Na takiej głębokości w kolor idealnie. Cel numer 2. Lecimy dalej. Ale dół. Się namachałem. Cel numer 3. Cel numer 3. Jasno, wyraźnie żelastwo przebijane na kolor. Przewala. I to równo. Już się rozwaliło. Czyli będzie w żelazo. Czyli zachowanie ok. Wyraźnie słyszę żelazo. Nie do kopania. Cel numer 3. Lecimy dalej. To musiało być ładnie w kolor. Rewelacja. Cel numer 3. No pewien kolor. Ok. Do kopania. Idealnie pokazuje kolor z lekkim wskazaniem feroczek, ale dobra, jest do kopania. Co tu jest? Gaciak. Cel numer 4, gaciak. Tu jest pięknie. Przewala żelazo. Ok. Lecimy kolejną wykrywkę. No. Przewala na żelazo. Dobra. Lecimy kolejną wykrywkę. Oj, 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 oj. Dobra. Cuda. Za chwilę będziemy kopać. Ostatni. Lecimy. Czyli żelastwo. Ale żeliwo. Na raczej takich 10 cm. Bierzemy okrągłe coś. I będzie to jakiś guziczek. Prawdopodobnie. Fajne. Ale to wygląda jak żelazne. Ale dobra. Wow. Wow.
I na koniec taka akcja. Czekajcie chwilę. O kurde. Grubo. O panie. Czekajcie chwilę. Tyle mi się udało na tę chwilę oczyścić. Jest to guziczek. Bardzo stary, na pewno. Coś pięknego. Fajnie. No i podsumowanie całego tego wypadu. Około 4 godzin szukania. Macie tutaj kawałek chyba okucia z płotu. Ten piękny guzik to taki strzał dzisiejszego dnia. Rewelacja. To widzieliście pyrely, guziczki, ołowiksy małe, numer 8 i te piękne biżu. Ale co było tym biżuterią, trudno powiedzieć co to było. Może znajdę jeszcze jedną część. Coś od czegoś. Jakieś diabłągi kolorowe. Tu mamy piąteczkę fenoli, to widzieliście na teście. No i tyle, i pochodzone. Wykrywki się sprawdziły. Są to wykrywki typowo z ustawieniami, z którymi chodzimy. To chodzi łuki. Ja chodzę i tutaj męczę obecnie ten oto egzemplarz wersy i jestem zadowolony. Bardzo fajnie się z nim szukało. I co jeszcze? Jeszcze za chwilę się pokażę z przodu. No i słuchajcie, pierwsze parę godzin za mną z wersą. Nie ukrywam, że lepiej znam legendę, no bo spędziłem z nim naprawdę mnóstwo czasu. Ten wykrywacz dopiero ogarniam, ale jest dobrze. Jest dobrze. Jak to Prymek mówił, grunt weryfikuje wszystko. To jest bardzo ciężki grunt. Tu jest glina, jest masa żelaza, a mimo to te kolorki wyszły, widzieliście na odcinku. Mało znam Equinoxa. Próbowałem się tylko przybliżyć do tego, żeby w nich wszystkich powłączać multi, powłączać parę filtrów, które są istotne i porównać mniej więcej możliwości tych oto wykrywaczy, ale nie ukrywam, no to są dwa różne wykrywacze. Jednemu pasuje Ford, drugiemu pasuje Volkswagen, że tak powiem. Tak to jest. Ulegliśmy troszeczkę takiemu marketingowi. Masę mamy tego sprzętu, masę tych informacji, jest napływ. Proponuję każdemu chwycić wykrywacz w rękę, przetestować go na jakimkolwiek polu. Macie znajomych, interesujecie się tym. Nie brnijcie w marketing, tylko chwyćcie w rękę, testujcie i wszystko wyjdzie Wam naprawdę w polu. Ja tak zrobiłem, nie chciałem jakby weryfikować tego medialnie, tylko weryfikować to na polu. Widzieliście wszystko to, co wyszło, jak się wykrywacz zachowuje. Uważam, że jest dobrze. Być może będzie jeszcze, to jest świeża wykrywka, więc być może jeszcze będą jakieś poprawki do softów. Być może będzie jeszcze parę filtrów dodanych. Trudno powiedzieć, nie wiem. Być może jeszcze coś będzie zmienione. Ale jest dobrze. Ja śledzę ten temat od Proximy, poprzez Ultimy, poprzez Altera 71 i uważam, że naprawdę jest niesamowity progres. Wykrywka ma potencjał. Naprawdę. Identyfikacja jest inna niż w Legendzie i w Equinoxie. Inna reakcja na żelazo. Wydaje mi się, że widać więcej tego żelaza i lepiej widać to żelazo na rotusie. Hodograf tym bardzo pomaga. Ucieczka w żelazo to niesamowicie pokazuje, niesamowicie to widać obrazowo. Jest to dobra cecha tego wykrywacza. Także chwytać w dłoń, testować w terenie i wtedy wszystko będzie widać jak na dłoni. Trzymajcie się. Do następnego. Dajcie łapkę. Może jakaś subskrypcja, jeśli chcecie dalej śledzić temat Rutusa. Zapraszam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.